Jezusa w 2010 roku osobiście. Jesteśmy tutaj wraz z przyjaciółmi, wraz z pastorem Mateuszem. Jesteśmy ludźmi, którzy realnie poznali Boga na nowo, w nowy sposób, taki tak stary, że aż nowy sposób, w sposób bardzo biblijny. Ja przez 24 lata swojego życia byłem normalnie rasowym katolikiem. Tak jak słyszeliście, miałem wszystkie sakramenty, wszystko niby miałem, ale tak naprawdę Boga nie znałem. Moje życie było na dnie. Chciałem popełnić samobójstwo, chciałem skończyć sam ze sobą i takie właśnie było moje życie. Tutaj rozwód, tutaj upadek biznesu, tutaj chęć popełnienia samobójstwa i to nazywałem wiarą. I później mówiłem, Boże, gdzie jesteś? Dlaczego to wszystko takie zło na mnie spada? Już przestałem tak naprawdę w tego Boga wierzyć. Chociaż oczywiście ślub w kościele katolickim, w kościółku przecież. Chociaż oczywiście 24, tak jak za niedługo, to przy stole się siedziało. Chociaż oczywiście wszystkie te rzeczy miałem wykonane. Ale przyjaciele, tak naprawdę Boga nie znałem. I może wy macie podobnie jak ja miałem w 2010 roku, kiedy tu wiedziałem o Bogu, ale nie wierzyłem w Boga, bo Jezus to nie był ani katolik, ani protestant, ani świadek Jehowy. I Jezus powiedział, że On, kiedy przyjdziesz do Niego, On da Ci życie i to życie obfite. I ja przez całe swoje praktycznie życie modliłem się może tak jak i wy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Patrzcie, ja jak robot wypowiadałem te słowa, jako w niebie, tak i na ziemi. Sama modlitwa pańska mówi nam, że Bóg chce, abyśmy mieli niebo na ziemi. Czy masz niebo na ziemi? Ja nie miałem nieba na ziemi, jak miałem rozwód. Nie miałem nieba na ziemi, jak miałem problemy z pieniędzmi. Nie miałem nieba żadnego na ziemi. I obarczałem za to wszystkich, oczywiście. Moją byłą żonę, że jest winna. Wszystkich wokoło, oczywiście, że są winni oprócz mnie samego. Najlepiej. Ale kiedy 10 lat temu oddałem życie Jezusowi Chrystusowi, zobaczyłem, że inaczej się rzeczy mają. Zobaczyłem, że Jezus to kozak i dał mi odwagę, nie muszę mieć maseczki, do widzenia, że dał mi odwagę, że dał mi możliwość tego, by stać się Synem Bożym, a nie człowiekiem potępionym. Od wtedy moje życie kolosalnie się zmieniło. Dzisiaj mam cudowną żonę, która mnie wspiera. Dzisiaj mam dziecko 1,5-roczne. Dzisiaj wszystko mi wychodzi. Nie mam potępienia w głowie. Wszystko. Jeżeli nawet jakiś biznes zrobiłem w złą jakby decyzję dokonałem, to zawsze pojawiał się nowy pomysł. Nie mam myśli samobójczych. Jestem zupełnie innym człowiekiem. Bo Jezus realnie na mnie wpłynął. Pozwoliłem Mu to zrobić, przyjaciele. Wiara w Jezusa to nie jest wiara w jakiegoś wiszącego na krzyżu, albo w jakiś obrazek, albo w jakiś posąg. Wiara w Jezusa, chodzi tutaj o Twoje serce. Wiarą w Jezusa jest Twoja wiara w Twoim sercu. Zbliża się 24 i 25 i zbliżają się dni, kiedy rzekomo ludzie chcą tego Jezusa. Przyjaciele, urodziny Jezusa, to zaprośmy Go chociaż tego kogoś jako solenizanta na urodziny. Nie wiem jak wy, ale w moim domu w 24 to w ogóle nie chodziło o Jezusa, tylko chodziło o to, żeby się napić, żeby gdzieś pójść i żeby się zachlać i żeby pogadać o dupie Marynie, za przeproszeniem. Wiecie jak to jest 24, albo się pokłócić, albo udawać, że jest wszystko fajnie, chociaż tak naprawdę później się plotkuje na temat tych osób, do których się uśmiecha. Nie wiem jak wy to mieliście, ale ja tak miałem. I wiecie, ale jednak jak mówimy, że to są urodziny Jezusa, narodził się Jezus. Po pierwsze, Jezus się tam nie narodził, On się narodził 2000 lat temu. Ale generalnie jak już uważamy, że ktoś się narodził, to zaprośmy tego solenizanta. Przyjaciele, jak ty byś miał urodziny, albo ty byś miała urodziny i by do ciebie ludzie przyszli w dzień twoich urodzin i by gadali o dupie Marynie, za przeproszeniem, i by gadali o wszystkim innym, nikt by ci prezentów nie przyniósł, nikt by o tobie nawet nie pomyślał, nic by nie było w twoją stronę, tylko wszyscy by się sobą zajmowali. No piękne urodziny. I tak my mówimy o Jezusie. 24. Narodza się Zbawiciel. Jakie prezenty? Gdzie? Ile prezentów dostałeś? Wow, prezenty, super. Napijmy się, wyjdźmy, pasterka, super, chociaż dzisiaj to nie wiem, w dobie COVID-a to raczej nie, ale rozumiecie, o co mi chodzi, przyjaciele?
Chodzi mi o to, byśmy zreflektowali dziś nasze serca do tego, czy rzeczywiście wierzymy w Jezusa Chrystusa. Nie w postać religijną, nie w tego ukrzyżowanego kogoś, ale w tego zmartwychwstałego. Bo ja przez 20 lat nie wiedziałem, co to znaczy. Nie wiedziałem, co to znaczy być dzieckiem samego Boga. Myślałem, że tu chodzi o rytuały religijne. Myślałem, że tu chodzi o sakramenty, chrzest, bierzmowanie, komunia. Myślałem, że to o to z tym Bogiem chodzi. Ale to nie o to z tym Bogiem chodzi. Z Bogiem chodzi o to, by przejść do Niego, oddać Mu swoje życie, by się z Nim pojednać, by uczynić Go Panem i Zbawicielem, ponieważ każdy zgrzeszył i brak mu chwały Bożej. I nieważne, czy nam mamy dobre uczynki, czy złe. I nieważne, ilu tysiącom ludziom żeśmy pomogli, czy babci. Nieważne. Wszystkie dobre uczynki, wszystkie uczynki są jak splugawiona szata. Ale Jezus przyszedł jako Zbawiciel świata i chce zbawić Ciebie, ale nie poprzez jakieś rytuały, ale poprzez to, że Ty możesz Mu oddać swoje życie tu i teraz. Przyjaciele, tu i teraz, kiedy głos mój słyszysz, nie zatwardzaj swojego serca, ale przyjdź do Jezusa, oddaj Mu swoje życie. Nie do religijnego, katolicko-protestanckiego Świadków Jehowy, nie do takiego Jezusa, ale do Jezusa, do postaci realnej, która jest w Biblii. I On pokaże Tobie, jak masz naprawdę żyć. Przyjaciele, ja zobaczyłem, że dzieci Boga w ogóle żyją jak kozaki. Że dzieci Boga stępają po diable. Że dzieci Boga nie boją się koronawirusa, nie boją się śmierci, nie boją się chorób. I zacząłem uzdrawiać chorych w Jego imieniu, tak jak napisane jest w Ewangelii Marka. Idźcie i uzdrawiajcie, bo każdy, kto wierzy, będzie uzdrawiał. Czy słyszałeś taką Ewangelię? Bo ja kiedyś słyszałem o egzorcystach. Kiedyś słyszałem o specjalnych miejscach na modlitwy i w różnych kościołach odnowy. Ale Jezus powiedział, każdy, kto wierzy, będzie kładł ręce na chorych i będą uzdrawiani. I tak się stało. Moja mama miała dziurę w rdzeniu kręgowym, nieuleczalną chorobę, jamistość rdzenia. I też wierzyła w Boga. I modliła się Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. I nic nie pomagało. I pytania, gdzie jesteś, dobry Boże, gdzie jesteś? Ale 10 lat temu, kiedy oddałem swoje życie, zobaczyłem, że nie tak się rzeczy mają. Zobaczyłem, że każdy wierzący będzie kładł ręce na chorych i oni uzdrowieją. Czyli o co chodzi? To moja zakichana, za przeproszeniem, odpowiedzialność wierzącego, a nie Boga. I przyjaciele, położyłem z moim bratem ręce na moją mamę. To było 10 lat temu, nazywa się Ludwika Dorożała. Możecie znaleźć, jak będziecie chcieli, mogę podać nawet numer kontaktowy, możecie sobie do niej zadzwonić. I została natychmiastowo uzdrowiona. 10 lat dziura w rdzeniu kręgowym, rozumiecie? Nie mogła wieszać firanek, nie mogła tych rzeczy robić, bo ręce jej cierpły. I później modliła się Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario, nic nie działało. I wielu z nas by już się poddało. Ale kiedy wyczytaliśmy w Biblii, że mamy kłaść ręce na chorych i gromić choroby, zupełnie nowa perspektywa. I moja mama została 10 lat temu uzdrowiona. Do dzisiaj ma się bardzo dobrze. I ja jeżdżę teraz po Polsce. Po 10 latach uzdrawiam chorych, wypędzam demony. Dlatego przyjdźcie wszyscy, którzy chorzy jesteście. Przyjdźcie wszyscy, którzy macie objawy COVID-a. Nieważne, przyjdźcie. Będziecie uzdrowieni dziś. Tu i teraz, ponieważ Jezus właśnie zmartwychwstał, ponieważ On jest wszechmocnym Bogiem i ten Bóg mieszka we mnie i dlatego mogę uzdrawiać chorych. A jeżeli Ty chcesz robić to samo, zaproś Go do serca dziś i stań się potężnym człowiekiem, a nie małą pchłą, jak mówi religia. Mała pchła mająca wielkiego Boga, bojąca się życia. Ja kiedyś się bałem życia. Kiedyś chciałem popełnić samobójstwo. Kiedyś nie byłem odpowiedzialnym człowiekiem. Zrzucałem wszystko na moją byłą żonę, bo to ona jest winna. A dzisiaj i biorę odpowiedzialność za swoje życie. Dzisiaj jestem człowiekiem wiary. Nie dlatego, że jestem lepszy, ale dlatego, że realnie poznałem Jezusa. I ten Jezus chce dzisiaj do was przyjść realnie i powiedzieć, nie tak się rzeczy mają, kochani. Że religia was bawi, że religia ci pomoże, jakakolwiek, buddyzm, hinduizm, Świadkowie Jehowy, katolicyzm, protestantyzm, Jezus nie przyszedł dla religii, Jezus przyszedł jako Syn Boga, żeby pojednać ludzkość ze sobą, a nie żeby wytworzona została religia. Religia to system manipulacyjny człowieka, który jakoś chciał związać innych ludzi, żeby teraz coś z tego było. Nie pójdziesz do kościoła w niedzielę, masz grzech. Nie zrobisz tego, masz grzech. I masz wyrzut sumienia. A jest napisane, jedną ofiarą, raz na zawsze, Jezus przybił wszystkie twoje grzechy do krzyża.
Wiesz, że w Jezusie, jak się z Nim pojednasz, masz wszystko przebaczone, nie musisz chodzić do spowiedzi. Żaden ksiądz nie musi Ci odpuszczać żadnych grzechów. Ani ja nie muszę Ci odpuszczać grzechów. Dlaczego? Ponieważ dziś Ci odpuszczam. Jeśli przyjdziesz do Jezusa, masz odpuszczone wszelkie grzechy. I tak ja Tobie powiedziałem, Tomasz Dorożała, odpuszczam dzisiaj grzechy. Jak? Dlatego, że Jezus odpuścił grzechy ludzkości. Przyjdź dziś do Niego. Zobacz, co On ma dla Ciebie. Nie religijnie, ale tak, jak jest naprawdę. Jeszcze ostatnie zdanie dodam. Przyjaciele, nie wiem jak Wy, ale ja przez całe swoje życie wierzący katolik, a Biblii w ręku nigdy nie miałem, nigdy nie przeczytałem. I kiedyś, jakby mi ktoś głosił na ulicy takie coś, powiedziałbym, no farmazony pieprzy za przeproszeniem. No co on mi tu gada? Ale ja mam pytanie do Ciebie dziś. Czy przeczytałeś Nowy Testament? Bo ja nie czytałem i oceniałem takich ludzi, że głoszą pierdoły. A tak naprawdę to ja siedziałem w tym bagnie. Tak naprawdę to ja byłem w depresji. Tak naprawdę to ja potrzebowałem pomocy. Ale nigdy nie chciało mi się nawet wziąć tej Biblii. Nie chciało mi się zobaczyć, jaka jest prawda o mojej tak zwanej wierze. Bo uważałem się za katolika. Czy znasz swoją w ogóle wiarę tak zwaną? Czy znasz, wiesz czym jesteś? Zachęcam Cię dziś. Wejdź Nowy Testament. Wejdź to dla siebie, zrób, przeczytaj, co Jezus zrobił. Jezus naprawdę przyszedł, by Cię miał dobrze. Jezus naprawdę przyszedł, by Cię zbawić. Jezus naprawdę przyszedł, by Ciebie uzdrowić. Ale nie po to, byś stał się częścią systemu religijnego, który jest częścią zamieszania, który Ci wmawia głupoty, że teraz musisz się spowiadać, bo coś tam jest napisane. Przyjaciele, to nie tak się rzeczy mają. Jezus przybił grzechy Twoje do krzyża. Przyjdź taki, jaki jesteś. On przebaczył Ci wszystko. Wejdź tu dziś ze stołu, przyjmij pełne przebaczenie. Mi to tak pomogło, że nie mam gorszych dni do dziś, ponieważ Jezus przebaczył mi wszystko. Dla Niego nie jestem rozwodnikiem. Widzicie, wielu ludzi postrzega mnie, to Ty tyle zła wyrządziłeś. Ja nie pamiętam i Bóg nie pamięta. Żyję z nową kartą. Poukładałem sobie życie zgodnie z nową kartą. Patrzcie, to jest lepsze niż psychologia. Jezus jest zupełnie inny niż nam powiedziano. Zobacz prawdziwego Jezusa dziś. Jeżeli mi nie wierzysz, chociaż błogosławiony kto mi uwierzy, ale jeśli nawet mi nie wierzysz, zobacz sobie w Biblii, jak się rzeczy mają. Błogosławię Cię, przyjacielu, ale pokutuj. Zobacz, jak się rzeczy mają w Biblii. Zobacz to, czy mówię prawdę. Sprawdź mnie. Przeczytaj Nowy Testament. Zobacz, jak się rzeczy mają. Zobacz, czy Cię nie wkręcili w jakieś bzdury religijne. Zobacz sam, poszukaj. Przecież masz Biblię w domu. Dlaczego ona się kurzy? Zobacz Nowy Testament. Zobacz, jakie to jest piękne. Zobacz, jaki Bóg jest realnie. On nie ma nic wspólnego ze złem, które Cię dotknęło. On nie ma nic wspólnego z religią. On nie ma nic wspólnego z systemem tego świata. Ale On ma wszystko wspólnego z tym, żeby dać Tobie życie. I to życie obfite. I do tego dziś Cię zapraszam. Tomasz Dorożała. Dziękuję.